Możemy tu podziwiać ciekawie zaprojektowany zegar słoneczny i dąb Jana Pawła II w centralnym punkcie arboretum. Dąb Jana Pawła II zdobi też park w miejscowości Busko-Zdrój. Otoczony wiekowymi platanami i kasztanowcami, budynek sanatorium wzniesiony został w 1836 roku przez warszawskiego architekta włoskiego pochodzenia Henryka Marconiego. Kuracjusze przybywają do tego urokliwego miejsca, aby korzystać z kąpieli siarczkowych. Wspaniałym uzupełnieniem terapii są piesze lub rowerowe wycieczki po okolicznych lasach. Chmielnik. Właściwie można by powiedzieć, że taką granicą przez... Tak jak idzie właściwie granica tej tablicy. Mury wybudowanego na początku XVII wieku przez kamedułów klasztoru i kościoła w miejscowości Rytwiany miłośnikom filmu mogą wydawać się znajome. Ta zabytkowa budowla służyła jako tło do części scen do filmu Czarny chmur. Swoim pięknem i tajemniczością przyciągają ruiny zamku Krzysztopór w miejscowości Ujazd. Zamek został wybudowany w połowie XVII wieku przez Krzysztofa Ossolińskiego. Według opowieści budynek okien miał tyle, ile dni w roku, pokoi tyle, ile tygodni, sal wielkich tyle, ile miesięcy, a cztery narożne jego baszty odpowiadały liczbie kwartałów. Lasy ściśle związane są z losami żyjących tu ludzi. W lesie Sielec między Wodzisławiem a Sędziszowem jest pięknie przygotowana ścieżka dydaktyczno-historyczna imienia profesor Karoliny Landz-Korońskiej. To wielce zasłużona dla Polski i regionu postać, szczególnie w dziedzinie kultury i sztuki. O szacunku miejscowej ludności dla rodu Landz-Korońskich świadczy wiele dowodów pamięci. Siedmiopomnikowym drzewom rosnącym w lesie Sielec nadano imiona członków rodu. Las potrafi urzec nas swoim pięknem. Czasem możemy mówić o zakochaniu się w nim od pierwszego wejrzenia. Niedostępne, podmokłe tereny Puszczy Kozienickiej, meandrująca Zagorzdżonka, nigdy nie wzbudziłyby tylu westchnień zachwytu wędrujących tu miłośników przyrody, gdyby nie zbudowane przez leśników pomosty i tarasy widokowe. Szczególnie popularna jest ścieżka edukacyjna Królewskie Źródła. Nazwa pochodzi od źródełek, w których według legendy swoje pragnienie gasił sam król Władysław Jagiełło. Inna legenda głosi, że kto skosztuje wody ze źródełka, wkrótce napotka miłość swojego życia.
O królewskim charakterze tutejszych lasów przypomina rosnący w rezerwacie Zagożdżon dąb Zygmunt August. To ponad 350-letnie drzewo zachwyca swoją potęgą i majestatem. Otoczone jest silną armią nieco młodszych, lecz równie potężnych grabów i jaworów. Wtopiony w lasy Puszczy Kozienickiej Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej w Jedlni Letnisko jest często bazą do wypraw pieszych i rowerowych w głąb lasu. W połowie maja odbywają się tu obchody Święta Polskiej Niezapominajki. Święta miłośników polskiej przyrody. Jeden z ulubionych szlaków amatorów turystyki rowerowej w Puszczy Kozienickiej prowadzi w okolice rezerwatu Ługi Helenowskie. Widok torfowisk na zlewniach rzek Zagożdżonki i Zwolenki urzeka szczególnie jesienią. Cały obszar tworzy unikalny typ krajobrazu, przypominający tundrę. Można go podziwiać ze specjalnie przygotowanej platformy widokowej. Wizyta w pobliskiej izbie edukacyjnej to stały punkt wszystkich wycieczek. Las jest nierozerwalną częścią naszego życia. W dzisiejszym zurbanizowanym i ztechnicyzowanym świecie wymaga opieki i szacunku. Dlatego tak ważna jest edukacja leśna. Tylko w taki sposób można ocalić lasy przed zniszczeniem. Wędrówka leśnymi ścieżkami wcześniej czy później zaprowadzi nas na świętokrzyski szlak literacki. Składa się na niego ponad 40 miejscowości związanych z życiem i twórczością wybitnych polskich pisarzy. Odnajdziemy na nim Ciekoty Stefana Żeromskiego, Nagłowice Mikołaja Reja czy Oblęgorek Henryka Sienkiewicza, który społeczeństwo polskie na początku XX wieku ufundowało pisarzowi z okazji 25-lecia pracy literackiej. Piękne lasy zawsze były dla ludzi pióra miejscem poszukiwania natchnienia. Wielokrotnie dawał temu wyraz jeden z ojców polskiej literatury, Jan Kochanowski. Okolice Czarnolasu były dla niego inspiracją do wielu utworów będących dziś kanonem polskiej literatury. Sam Czarnolas, opiewany w jego twórczości, jest najsłynniejszą polską krainą poetycką. Jest synonimem poezji. Wiele osób szuka i dziś tego natchnienia, odwiedzając Muzeum Poety. Można mieć nadzieję, że jak w poezji Kochanowskiego, tak i w naszym życiu lasy będą symbolem nieprzemijalności, długowieczności i stałości. Wysokie góry i odziane lasy, jako rad na was patrzę,
a swe czasy młodsze wspominam, które tu zostały.